Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, co po niektórym. Witam serdecznie na kolejny KHT. Kizia, przywitaj się z Państwem. Słyszycie, jak bruczy? No, przywitaj się. No, przywitaj się, Kizia. No, och, nie chcesz się przywitać. Ktoś mi wczoraj powiedział, że tak się nie trzyma kota. No, macie rację, tak się kota nie trzyma. Nie wiem, jak się trzyma kota. Szczególnie moją 19-letnią kotkę trzyma się tak, jak ona chce po prostu. Tak, Kizia? Dobra, Kiziu. Dobrze, chodź, wrzucę cię na okno, pooglądaj się tam na kolegów. O, już. Już, no i Kizia już jest na oknie, proszę Państwa, jak widzicie. No. Także jeszcze raz dzień dobry. Proszę Państwa, po wczorajszej audycji, zgodnie z tym, co się spodziewałem, natychmiast jest jakiś misunderstanding, do czego dojdę zaraz. Ale muszę to powiedzieć, tym bardziej, że dzisiaj, proszę Państwa, jest wyrok na policjantów, którzy doprowadzili do śmierci. Kizia może zejść? O. Którzy doprowadzili do śmierci pana Igora Stachowiaka. I chciałem do tego nawiązać i od tego zacząć. Policjanci zostali skazani 1 na 2,5 roku, 3 na 2 i pierwszy 15 tysięcy nawiązki. Dla rodziny pana Igora i pozostali po 10 tysięcy, czyli śmierć zwykłego człowieka zamordowanego, tak, nie boję się tego słowa, w toalecie w instytucji państwowej, która była odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo, jak każdego aresztowanego, bo takie jest prawo. To jest tylko 45 tysięcy złotych, proszę Państwa. To są śmieszne sumy dla prokuratorów, adwokatów, sędziów, nawet dla niektórych policjantów, których znam. Oczywiście, proszę Państwa, 90% policjantów to są naprawdę uczciwi i fajni ludzie, ciężko pracujący, klnący na to wszystko, ryzykujący dla naszego bezpieczeństwa głową. Codziennie, na ulicach. Ale niestety jest te 10%. O co mi chodziło wczoraj? Dzisiaj to powiedział sąd, proszę Państwa, tak na dobrą sprawę. Jeśli Państwo aresztuje kogoś, musi to robić w majestacie prawa, jest za niego odpowiedzialny. Żeby uniknąć takich kasusów, jak śmierć pana Igora Stachowiaka, to nie możemy odpuścić. Nawet jeśli dopuścimy do sytuacji, w której tak okrutny, bezwzględny morderca, dla którego widziałbym rzeczywiście karę śmierci, jeśli jest winien za zabójstwo tego dziecka, tej dziewczynki, pokazywany jest w taki sposób i w taki sposób dokonuje się aresztowania, mimo procedur, o których tu wszyscy mówią, te procedury tak nie wyglądają, proszę Państwa. To jest tylko i wyłącznie pokazówka, mająca coś pokazać, coś przykryć. A może rzeczywiście przykryć niekompetencje, może rzeczywiście tydzień wcześniej ktoś zawiadomił, że jest taki plan i policja olała. Może? Nie wiem. Nie wiem. Nie będę zabierał głosu na ten temat, bo nie wiem. Jeśli dopuścimy do tego wyjątku, to takich panów Stachowiaków będzie więcej, proszę Państwa. Oczywiście tutaj nie miałbym pretensji do sędziego, ponieważ sędzia nie miał wielkiej możliwości, dlatego że to prokurator formułował oskarżenie. Prokurator powinien sformułować oskarżenie o nieumyślne spowodowanie śmierci. Naprawdę, nieumyślne spowodowanie śmierci, proszę Państwa. Ale niestety tego nie zrobił. I sędzia poruszał się w określonym przedziale prawnym, prawda? I tak dał większy wyrok, taki jak mógł. To jest przerażające, to jest przerażające. Ciekaw jestem, co powie wiceminister Zieliński, wtedy wiceminister Zieliński, który broniąc policjantów, to jego ludzie usiłowali, to nie mogli znaleźć taśmy i tak dalej, i tak dalej, atakował ofiarę. Koncentrował się na ofierze, tylko i wyłącznie, po prostu. Prawda? I deprecjonował ofiarę. Jeśli, proszę Państwa, w sprawie tego mordercy, bo to on chyba jednak rzeczywiście zabił, mordercy tej dziewczynki, odpuścimy, ucieszymy się, że go pokazano w gaciach i w ten sposób go potraktowano, to więcej będzie spraw typu pan
typu pana Arka Kraski, pana Komendy, pana Igora Stachowiaka. Chcecie tego? Zastanówcie się. Chcecie tego, proszę państwa? No. Krystian Andrzejczyk, ja do tego mam zamiar nawiązać zaraz. Tylko chcę skończyć to. Więcej będzie takich spraw. Jeżeli dopuścimy do jakiegokolwiek wyłamu w procedurach prawnych państwa, to więcej będzie spraw tego typu, który jak pana redaktora znanego, który przejechał kobietę na pasach nie mając prawa jazdy i którego uniewinniono. Nie rozumiecie państwo, że to jest to samo? To jest idealnie to samo. Po prostu. A społeczeństwo będzie się cieszyć. Proszę, jak potraktowali mordercę. I nie będzie widzieć tego, proszę państwa. Nie będzie widzieć tego, proszę państwa, o czym ja mówię. Panie Madgoras, ja mam do pana ogromną prośbę. Proszę nie używać takich określeń jak pierwsza prędkość kosmiczna, druga, trzecia prędkość kosmiczna. Proszę mówić, że ta staruszka za po pasach, jak mały samochodzik i tak dalej. Chodzi o to, żeby posłowie, senatorzy pana i klasa polityczna pana zrozumiała. Proszę nie używać tak inteligentnego języka. Procedury, proszę państwa, są konieczne dla przestępców niebezpiecznych. Bardzo niebezpiecznych, szokujących, tak, ale to wchodzi się, patrzy się to na to wszystko, ocenia się na miejscu, już się wyprowadza człowieka inaczej, a wszystkim nie robi się cyrku w telewizji. Nie robi się cyrku w telewizji. Notabene ten cyrk w telewizji służy tylko i wyłącznie temu przestępcy, to czego oni nie rozumieją. Dlatego, że w tej chwili każdy, proszę państwa, że w tej chwili każdy adwokat, no, każdy adwokat będzie może to wykorzystać. Ja również nie rozumiem, bo jeśli prawdą jest informacja, że żaden adwokat nie chce go bronić, to jest to kolejne złamanie państwa prawa. Adwokat nie może odmówić obrony po prostu. Niestety, nawet najgorsi mordercy mają po prostu. No. Tak uważam i nie odstąpię od tego. Nie odstąpię od tego. Właśnie. Panie Piotrze, pan jest konstytucjonalista, a nie propaństwowcy. Chyba pan rację co do praw obywatelskich i ochrony. Nie, ja jestem nie tyle konstytucjonalistą, co jestem propaństwowcem. Państwo jest elementem prawa zawsze. Państwo zbudowane na prawie. Tak było prawo rzymskie, to przecież proszę, to wiadomo. No. Marcin Zaniewski, ja już mówiłem na ten temat, nie będę komentował. Marzena, nie witam, panie Wielki, czy mam nie zostać z komendantem Raczakiem ze Wrocławia. Nie znam sprawy. Nie chcę się odnosić, ja tylko wiem tylko to, co mówił dziennikarz robiący, ujawniający sprawę pana Igora Stachowiaka na temat ewidentnego matactwa i zamiecenia sprawy pod dywan. Ostrzegam państwa raz jeszcze, jeśli dopuścicie, będziecie na przykład hejtować mnie, mówić, znaczy nie dlatego, że hejtować mnie możecie, ale hejtować w ten sposób, jeżeli będzie hejtować każdego, łącznie z tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który ma rację w tej sprawie. W tej sprawie poniżania i w sprawie tego aresztowania, tego mordercy. I naprawdę nie chodzi o obronę, nie chodzi o prawa zamordowanej, bo to właśnie również gwałci prawa zamordowanej, prawa ofiary w ten sposób. Rozumiecie? Rozumiecie, proszę państwa? Niestety to trzeba, musicie to państwo zrozumieć. Bardzo mi przykro, musicie zrozumieć, jeżeli odpuścicie, to będzie więcej tego typu spraw. To będzie więcej. Ja chcę powiedzieć, że Vox Populi również doprowadził do skazania pana Komendy, bo trzeba było kogoś skazać. To, czy pan Stachowiak był grzecznym chłopakiem, czy niegrzecznym chłopcem, tego to jest najmniej ważne. Nie popełnił żadnego, czy nie popełnił czynu, za które spotkała go kara śmierci, bo tak to trzeba nazwać. Był pod opieką prawa, pod opieką instytucji państwowej prawnej. I to jest prawda. I większość policjantów, którzy tutaj są, powinni mi przyznać rację. Rozumiecie państwo? Powinni mi przyznać rację. I podobnie pan Arek Kraska, który też nie należał do grzecznych chłopców, ale nie popełnił morderstwa, na miłość boską. Jeżeli nie zatrzymamy tego wszystkiego, przegramy. Przegramy jako kraj, bo staniemy się czym? Czym się staniemy? Republiką ludu wieszającego tych, których uznają za winnych? Nie sądy, nie dowody,
Tylko ludzie. Opowiadałem Państwu wczoraj o Płocku. Przepraszam. To nie był Płock, podobna nazwa, ale na P też, przepraszam. O sprawie sprawie robionego pedofila. Gdzie też zlinczowano człowieka i rodzinę. Zlinczowano. No, tam nawet było jedno samobójstwo w tej rodzinie. No i co? I co? Nikt nawet nie przeprosił, nikt nie jest winny, prawda? Tymczasem jak się ma nazwisko i odpowiednią pracę i odpowiedni ten, można przejechać na pasach staruszkę i można wyjść niewinnym. To jest też efekt takiego stawiania spraw. No. Jarek 67, RPO podchodzi wybiórczo i wyłącznie polityczny. Ja też podchodzę do niego wybiórczo. Nawet jeżeli podchodzę politycznie, to przepraszam bardzo, to on miał rację. No. W tym, ja też podchodzę wybiórczo, nie zgadzam się w wielu rzeczach i miał rację w tym i będę go w tym popierał. Nawet, bo ja popieram również tych, którzy są po drugiej stronie, jeśli mają rację akurat w tym momencie. Jeśli mają rację, a tu uważam, że mają rację. Andrzej Pruszkowski, ale jak to zatrzymać? Zastanowić się. Nie ulegać tej panice, tego wszystkiego. No właśnie. Nie. Robert Kulik, to nie jest wyrok za zabójstwo, wyrok za przekroczenie kompetencji, uprawnień, czy to coś tego. To powinien być wyrok za zabójstwo, za nieumyślne, bo nie sądzę, że oni go chcieli zabić, bo nie sądzę, oni, chyba ci policjanci byli za to za głupi po prostu nawet. Oni chcieli się zabawić po prostu, bo się naoglądali filmów idiotycznych. Między innymi takiego jednego pana, którego teraz wszyscy nienawidzą. No. Tajny przyjaciel, to jest wzorowane się na nie. Gdyby to było wzorowane na szkoleniach, proszę pana, ja byłem tłumaczem na jednym szkoleniu, w nagrodę za jedną sprawę zostałem tłumaczem na jednym szkoleniu dla policjantów w Stanach Zjednoczonych z policją. Nawet zdarzało mi się nawet pojeździć z radiowozem z policją. Powiem wprost, po amerykańsku. I widziałem dokładnie. A poza tym jeszcze przez 6 lat jako łącznik obserwowałem również mocno pracę i to naprawdę na ciężkich, bo między innymi z różnymi dziwnymi sprawami się też stykałem, kryminalnymi policji brytyjskiej. I widziałem rzeczywiście, jak to wygląda, jak się wywala drzwi, jak się wchodzi uzbrojony, jak się robi, zabezpiecza się teren, patrzy się, czy nie ma broni, a potem się człowieka ubiera, odpowiednio uspokaja, kuje, skuwa i prowadzi. I jeszcze się głowę mu wsadza, żeby się nie uderzył. I nikt nie ośmieliłby się w Stanach Zjednoczonych z tych policjantów w ten sposób traktować podejrzanego o najgorsze zbrodnie. Proszę państwa, tak jest. A są tacy, a tam też są takie zbrodnie tego typu. Nawet jeśli wszyscy są w 100% przekonani, to nie jest efekt szkoleń. To jest efekt tego, że efekt pauperyzacji totalnej policji, niedoceniania jej, to jest efekt eksperymentów na policji prowadzonych przez wszystkie rządy, to jest efekt cięcia konfetti, to jest efekt rządzenia policją przez ludzi, którzy są tylko i wyłącznie układni. Ja, wydaje mi się chyba, że pewien generał był chyba ostatnim właściwie komendantem policji, który był z policjantów i trochę się na tym znał, prawda? Wiecie, o kim przecież mówię, który nie będę wymieniał jego nazwiska, nie chcę tutaj promować. I tak to jest niestety. To jest efekt również przyjmowania do policji po znajomości. I już. No. To jest to. Oczywiście, że tak. Na wszystko są procedury i plan. Właśnie. Jarek 67 to nie jest argument, że w innej sprawie nie. Ja mówię o konkretnej sprawie. Nie interesuje mnie w tym momencie, co RPO se myśli po tym, jeżeli myśli, nie zgadzam się z nim w wielu rzeczach, również w tej sprawie związanej z Adamowiczem też się nie zgadzam, ale no co z tego? Po prostu. Ale co z tego, proszę państwa? No właśnie. Michał Talaska, co z tym rocznym Szymonki od oczu respiratora, kolejny morderstwo? Panie Michaelu, ja nie mówię na razie o ten temat, nie wiem, za mało wiem, trochę sprawdzam i czytam na ten temat. Nie wiem, jak to jest połączone ze szczepionką, czy jest, czy nie. Nie wiem, co wpłynęło, ale to jest, proszę państwa, to jest to, co ja kiedyś powiedziałem. Jesteśmy przeciwni aborcji. Są ruchy pro-life. Ale czy nie aborcją jest? Jakby to powiedzieć, bo to nie mogę tego nazwać zabijanie. Ale czy nie jest aborcją uniemożliwianie wyzdrowienia i spoko obserwowanie śmierci ludzi tylko dlatego, że nie stać ich na kolejną terapię?
A, to kiedyś była taka audycja. Może kiedyś na ten temat powiem. Rozumiecie Państwo? Właśnie. Henry Dex. Oczywiście ja wiem dokładnie, jak działa policja w USA, jak w tym wszystkim. Marek M. Oczywiście, że strzelają bez mrugnięcia. Są takie procedury, wszyscy są uprzedzeni i tak to jest, bo ten drugi może wyciągnąć broń. Poza tym, ale oni używają tej broni rozsądnie. I na siebie na ogół nie postrzelą, bo ćwiczą. To jest inna sprawa. Państwa. Czasami również policja operuje bardzo mocno pałką po to tylko, żeby uspokoić klienta. No po prostu to nieważne. Nieważne, nie dyskutujmy na ten temat. Tutaj wczoraj ktoś mi mówił, że procedury, że oni nie złamali procedur. Tak, tylko ten, co napisał te procedury powstały dawniej, bo one powstały, nie, to nie jest sprawa PiS-u, nie tylko, to jest sprawa całej tej klasy politycznej, która chce zwykłego obywatela, chce właśnie znanego dziennikarza uniewinnić za ewidentne przestępstwo, a z normalnego obywatela, a zwykłego normalnego obywatela, proszę przejechać na pasach staruszkę, nie mając prawa jazdy, król z państwa. No, mołań Henry Dex, może pan po prostu, czy Pawa, czy Terry Nicola, czy ktokolwiek. No. Może pan się nie zgadzać, ale te procedury są odpowiednie do tego, że oni napisali te procedury, ale wykonywanie procedur. Wiecie, na czym polegał nazizm? Na dokładnym wykonywaniu wszystkich procedur. Nikt nie pomyślał. Czasami trzeba powiedzieć nie. Czasem trzeba powiedzieć, nie, pomyśleć i dopasować się. Ustawodawca nie myśli, bo ustawodawca to są panowie, którzy w ogóle nie myślą po prostu. Adam Adamski, pan jest pewnie prawnikiem, więc pan pewnie wie. Znaczy ja o tym cały czas mówię, nie formułuję tego języka prawa. No. Dobrze. Dobrze, proszę państwa. No. Nie znam takiego kraju, gdzie na uspokojenie nerw dają zastrzyk, ale niech będzie. Damian Kwieciński, proszę pana, no i co? To nie o to, proszę pana, czy pan nie rozumie, że jeśli dopuści pan do tego, pan działa emocje, dobrze, zamordował, powinien dostać kary. Jeżeli by była w Polsce kara śmierci, byłbym za karą śmierci dla niego. Autentycznie, byłbym za karą śmierci dla niego. Ale jeśli odpuścimy, to więcej będzie takich panów jak Igor Stachowiak, młody człowiek, który został zabity na posterunku. Zabity i to trzeba powiedzieć. No właśnie. Makieta laska, no ale skoro byś tak aresztuje, to mogliby równie dobrze wpaść i całe gremium lekarzy wyciągać w gaciach do domów i nagrać film. Oczywiście, że tak. Robiono to po prostu i o to w tym wszystkim chodzi. I dlatego się nie zgadzam. I proszę mi nie wmawiać, że ja bronię, że nie mówię o prawach ofiary. Właśnie mówię o prawach ofiary. Właśnie w ten sposób, żeby się nikt nie mógł doczepić do tego procesu. A jeszcze może dojdziemy do tego, że do tego to zmierza, że on stanie się również ofiarą, że zrobimy z tego człowieka, z tego mordercy ofiarę. W ten sposób trzeba myśleć, przede wszystkim trzeba myśleć, proszę państwa. Wiecie państwo, Sylwestra, a co pan mówi o akcji Pabianickiej Szkole Szkolenia? To idiotę, szkolenie to jest bardzo ważne, antyterrorystyczne, ale trzeba brać pod uwagę zwykłych cywilów, zawały serca i tak dalej. To już jest czysty idiotyzm, ale. Proszę Państwa, mnie się czasami wydaje, że w Polsce rządzą służbami, wszystkimi służbami, policyjno-fiskalnymi i specjalnymi, ludzie, którzy traktują to jako zabawkę, którzy rzeczywiście naoglądali się filmów, idiotycznych filmów i czytali książki, a to nie na tym polega po prostu. I już. Robert Kulik, tak zdarzyło się mi w pracy obcować z takimi frikami jak ten Zbrowin, zdarzyło mi się również obcować. I tak jak pan mówi, freakami, to nie jest czymś danym. I zdarzyło mi się, wiem jak, i stąd też patrzę na te postępowanie inaczej. Zdarzyło mi się również za granicą, do ambasady różni ludzie przychodzą, i przyszedł facet, który okazuje się był poszukiwany za dość ciekawe przestępstwa, bardzo brutalne i bardzo trudne. Zdarza się też i tak dalej. No. Właśnie. Jest to albo w ten sposób po prostu. Daro, niestety obawiam się, że tak będzie. Ale to wiecie Państwo, to ale ja raczej dealowałem, zajmowałem się innymi zupełnie, jak Pan mówi, frikami tutaj, o wiele gorszymi bardzo często, tego mordercy z Mrowin, bo wyobraźcie sobie, są ludzie dużo gorsi. Państwo myślicie, że wielokrotnie w czasie rozmów operacyjnych, czy różnego rodzaju rozmów ostrzegawczych, czy w ogóle rozmów kontrolnych, jakie prowadziłem w kontrwywiadzie, głównie w kontrwywiadzie, w ramach, bo kiedyś istniała coś takiego jak prewencja kontrwywiadowcza. Myślicie Państwo, że
Czasami człowiek nie miał ochoty wstać i przyłożyć temu facetowi naprzeciwko. Widział naprzeciwko sobie człowieka, który jest zerem mentalnym i zerem moralnym i co? Ale nie mogłem. Ponieważ nie występowałem jako Piotr Wroński i prywatnie, to pewnie bym mu przyłożył, ale jako oficer instytucji państwowej. Rozumiecie państwo? Właśnie. No właśnie. Dobrze, skończmy już z tym na razie. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, ale naprawdę jeszcze raz apeluję. Nie możemy odpuścić. Jeżeli odpuścimy w stosunku nawet do najgorszego mordercy, to niestety będzie więcej takich wypadków, jak Igor Stachowiak, może jak ten Szymon, którego odłączono. Różne rzeczy. Pan Dek, zdaje się, któryś to powiedział, że to jest eutanazja, nie aborcja. No ja dałem tylko przykład w ogóle ruchów pro-life, które mówią generalnie o aborcji, a natomiast nie mówią o ekonomii. A szkoda, bo uważam, że o wiele więcej morderstw dokonuje się z przyczyn ekonomicznych. Wy nazywacie to eutanazją, mówię wprost, morderstwo. I tak będzie. No. Rozbiór Polski nadchodzi, a pan poleca zabawy z dysbokracją? Nie, ja sam powiedziałem, że nie tylko rozbiór Polski nadchodzi, w ogóle różne rzeczy odchodzi, ale... No. No. Ale wie pan... Ale to nie oznacza, że mam nie zaczynać się do Boga pracy od podstaw, od budowania, od pewnej uświadomienia państwa, państwu, na czym polega państwo i instytucje państwa, jak się powinien zachowywać. Teraz tutaj pan Robert Kulik, dziękuję za odpowiedzi. Czy to duży ciężar psychicznie pracować z kimś takim? No właśnie, jak sobie pan radził z takimi ludźmi? Robert Kulik. Wie pan, bardzo ciężko jest z tym pracować, bo jak to mówił Nietzsche, jeżeli patrzysz w otchłań, otchłań patrzy na ciebie i to jest ten problem dla wielu ludzi, szczególnie policjantów na przykład z zabójstw czy z najcięższych przestępstw, oni o tym wiedzą, to ja się z nimi nie chcę równać, bo to nie jest ten sposób. Natomiast proszę państwa, natomiast różny sposób, ja zresztą... Kiedyś może opowiem, bo przed tą pracą należy się bronić. Ja się broniłem Platonem na przykład, czytaniem książek. W Cholubie piszę, jak się bronić. Można w alkohol też po prostu. Panie Damianie, ja naprawdę się z panem zgadzam. Właśnie, gdzie był RPO, jak kazano się temu inwalidzie czołgać? Ale mogę państwu powiedzieć, że również wezwano pewnego człowieka z porażeniem mózgowym na komisję wojskową i też kazano mu się czołgać, żeby udowodnił, że on nie może chodzić. I to było w komisji wojskowej. I gdzie by RPO nie zareagował, no i co z tego? Ale ja mówię o czym innym. Ale ja mówię o zupełnie czym innym w tej chwili. Właśnie. Dobra. Skąd u pana taka dobra pamięć? To kwestia treningu, czy po prostu taki dar góral? Nie wiem, no po prostu umysł należy ćwiczyć, po prostu mam taką pamięć. Witold Nowak, no właśnie, zaraz wracamy do Gruzji po prostu. Zaraz wrócimy do Gruzji, tu bardziej, że ja chciałem odpowiedzieć państwu jedną historię, którą już kiedyś opowiadałem i bez względu na to, co potem prasa napisze, który szef to robił, bo to zawsze jest tak, że na szefa wszystko idzie, to nieważne. To zaraz coś państwo usłyszycie. Proszę państwa, Herbaciane Pola Batumi na Facebooku Daniel Stypułkowski puścił tą piosenkę Filipinek, prawda? Czyli Georgie on my mind. Roy Charles ze wspaniałą piosenką Georgie on my mind. Oczywiście on innej Georgie mówił w tym momencie. Nie o Gruzji, tylko o Georgie, o stanie Georgie, ale bardzo fajne to jest. To jest taki trochę dziwny tytuł, bo Herbaciane Pola Batumi to Filipinki, lata 60., zachwyt kulturą radziecką, Gruzja radziecka i tak dalej. No i Georgie on my mind, nawiązanie do Amerykanów, tych prądów, które się starły po roku 90. Proszę państwa, w roku 2008 robiłem na polecenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawę, historię związaną z Gruzją, którą pan prezydent Kaczyński omówił z prezydentem Saakaszwili. Nie mogę powiedzieć o konkretach, chociaż się zorientujecie. Oczywiście nie ja robię, pan Kaczyński, pan prezydent nie zlecił mi tego osobiście jakiemuś Wrońskiemu, on nawet nie wiedział, że Wroński istnieje. To po prostu jest zlecone, tak jak to prezydent szefowi instytucji, a szef instytucji mnie, czy tam grupie osób, ale głównie ja tym administrowałem tą sprawę. Przez kilka tygodni mieszkałem i zajmowałem się kilkunastoma osobami młodymi, które tworzyły wywiad i kontrwywiad, przepraszam, bo coś mi tutaj uniknęło.
wywiad i kontrwywiad, nowy wywiad gruziński, który Saakaszwili chciał zrobić. Który chciał Saakaszwili zrobić, proszę Państwa. I to była dość ciekawa historia. Nieważne, co tam się działo. Byli różni młodzi ludzie o różnych dziwnych powiązaniach. Czasami widać wyraźnie, że Saakaszwili nie miał wyboru, więc brali ludzi czasami znajomych, ludzi różnych. Tam były dwie osoby, które kiedyś pracowały. Żaden nie pracował za Związku Radzieckiego, oczywiście żadna, bo były za to za młode, ale już w tej Gruzja stała się państwem teoretycznie niepodległym. Oni tam pracowali. I niestety zauważyłem i w różnych rzeczy, i to mi potwierdziła również obserwacja, bardzo dziwne zachowania przynajmniej dwóch osób. Między innymi ustalono w jednym na tydzień przede mną, na dwa dni przed moim przyjazdem z tymi ludźmi do tego miasta przyjechał konsul rosyjski, nie wiadomo skąd nagle. Potem były dziwne jakieś telefony się dziwnie logowały, różne rzeczy, nieważne. Do różnych rozmów. Ja z tej grupy osób, to właściwie dwie mi się, szczególnie jedna mi się nie podobała, szczególnie że w momencie, kiedy zresztą zacząłem podpuszczać, rozmawiać trochę i tak dalej, nagle zobaczyłem, że ta osoba mówi mi, że ona była na misji w Moskwie, w związku z tym niby tam mniejszość gruzińską rozpracowywać, takie różne historie, jak to dziwnie jest. Opisałem to wszystko dokładnie, tych ludzi, to wszystko i tak w ogóle, w ogromnym, dużym raporcie w roku 2008, będąc pewien zresztą, że ten raport dotrze, łącznie z tymi, moim zdaniem, dowodami, czysto operacyjnymi, bądź też poszlakami operacyjnymi, że wśród tej grupy mógł być ktoś, kto jest w jakiś sposób związany ze służbami rosyjskimi. Tym bardziej, że po raz pierwszy w jednym z miejsc pojawiła się również telewizja rosyjska. O dziwo, samochód telewizji rosyjskiej. Widać, że chcieli zrobić jakąś propagandową sprawę. I napisałem to w dużym raporcie. Były zdjęcia, dowody, różne rzeczy, analizy, plus informacje, których się dowiedziałem, bardzo ciekawych zresztą na ten temat, związanych właśnie generalnie z Kaukazem i z Gruzją i jak to tam wygląda. Część tych ludzi była świeża, w ogóle zupełnie nie związana nigdy wcześniej, ale też bardzo dziwny środowisk, tym bardziej, że tam dochodzą jeszcze pewne plemienne różnice między nimi. To trzeba chyba rozumieć. To są ludzie, którzy znają Gruzję lepiej, o wiele bardziej niż ja, znaczy w sumie. I napisałem taki raport myśląc, że to będzie, że to pójdzie do prezydenta Kaczyńskiego, nawet bez mojego nazwiska, jako informacja, bo wie pan, gdzie państwo, oficer robi po prostu i po co tam moje nazwisko było, nie o to chodziło, który w jakiś sposób z Saakaszwilim poruszy również tą sprawę, żeby oni zrobili u siebie jakąś ochronę kontrwywiadowczą, cokolwiek, bo też taki był wniosek z tego. Ta umowa trwała, Saakaszwili upadł, pan prezydent Kaczyński zginął, Saakaszwili upadł i pojawił się jego następca, już bardziej prorosyjski, i nagle Gruzini wrócili do tej umowy. I trzeba było to powtórzyć w roku 2012, a ja byłem wtedy już tylko, już kończyłem pracę z wywiadem w ogóle, jako już konsultant nawet. I znowu zostałem na to z jednym z kolegów wrobiony. Tym razem przyjechało czterech generałów byłych, emerytowanych, starszych ludzi, których jeden zaczynał pracę w specyficznym wydziale KGB w latach 60. od mniejszości religijnych i generalnie rozpracowywał na przykład katolików na Syberii. Bardzo ciekawe rozmowy z nim były. Jeden był szefem gruzińskiego KGB, a po tym jak po zmianie władzy, po zmianie rządów, jak Szewachnadze ogłosił niepodległość Gruzji, został szefem już nie, teoretycznie niepodległego KGB. Jeden z nich był szefem obserwacji w gruzińskim KGB, następny jeszcze tym, takżeśmy sobie troszeczkę też rozmawiali. Byłem zaskoczony w ogóle, dowiedziałem się paru rzeczy, jeden pracował na przykład w dosier, spokojnie się z nimi rozmawiało i wtedy się zorientowałem, że do Gruzji wrócili Rosjanie i
Ta próba, na które się zgodziła niestety również agencja wywiadu, była próbą również rozpoznania naszych możliwości, co my możemy, rozpoznania nas, myśmy o tym wiedzieli, no ale pogadaliśmy sobie, to było krótsze niż tam, temu nie trwało tego, to prawie ponad 2 miesiące, tylko króciutko, 2 tygodnie, tam 3. Zrobiłem co trzeba, napisałem odpowiednie raporty, to wszystko, ale przygotowując się do tej drugiej części, chciałem sobie przypomnieć to, co było w 2008 roku i z przerażeniem, proszę Państwa, dowiedziałem się, że mojego raportu nigdzie nie ma, mimo że został zadewdowany, ci co wiedzą, co mówię, że są załączniki, natomiast nie wiadomo, gdzie jest raport i nigdzie ten raport nie poszedł. No nic, machnąłem ręką, to i tak była moja końcówka, więc... Oczywiście zaraz ktoś mi zarzuci, wyzwie od bądów i innych rzeczy, ale to nie o to chodzi. Ja bywam urzędnikiem państwowym również i bywam biurokratą. To jest konieczne, proszę Państwa. I jakiś rok temu odezwał się do mnie, bo znalazł mnie na Facebooku, jeden z tych ludzi z 2008 roku. Rozmawialiśmy po angielsku i to był całkowicie młody człowiek, całkowicie świeży, patriota gruziński, napalony. Okazuje się, że mniej więcej w pół roku po tym upadku Saakaszwili, oni wszyscy już nie pracują, a ten, którego podejrzewałem, wyjechał do Moskwy. Jest w Moskwie. Nie jako oficer, tylko normalnie wyjechał. Widzicie Państwo? Tak to wygląda. To, co się wczoraj stało w Gruzji, to jest prawdopodobnie efekt jednak pewnego rodzaju odbudowy Związku Radzieckiego przez Putina. To społeczeństwo się teoretycznie zbuntowało. Czy zbuntowało, czy nie, tego nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób tam działają nadal źródła amerykańskie. To jest a propos paru innych rzeczy dotyczących Jałty, proszę Państwa. Bo dotyczących Jałty 2, jak tutaj dzisiaj przeczytałem taki artykuł, z którym się częściowo zgadzam, na temat Jałty 2 i porozumienia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Niestety, bo autorzy tego artykułu nie zauważają jednej podstawowej rzeczy w tym wszystkim. Zaraz do tego powiem. Kto wie, czy... wiecie, Gruzja jest bardzo ważna dla Rosji. Nie ze względu na Stalina, jak niektórzy mówią. No. Tylko ze względu na Kaukaz. Gruzja uważa się, proszę Państwa, i Gruzini, jak z nimi rozmawiałem, i bardzo no, szczerze przywódcy, nie tylko przywódca, że spędziliśmy ze sobą, z jednymi spędziłem z sobą, no w sumie 9 tygodni, non-stop. To naprawdę można się troszeczkę poznać. Poznaliśmy się i rozmawiając z nimi, oni uważają siebie za przywódców Kaukazu. Trochę to jest tak, trochę jak kocioł serbski. Oczywiście, czy to, co się dzieje na Bałkanach, gdzie tam wszyscy się uważają, kilka państw uważa się za liderów Bałkanów. Tak samo tutaj Gruzini. Oczywiście jest pewien konflikt z Armenią w tym momencie, z Mołdawią, z różnymi innymi tymi państwami kaukaskimi i tak dalej, ale Gruzini byli chyba najbardziej prężni z tego wszystkiego. I w tym momencie oni są dla Putina bardzo ważni, bo to jest rzeczywiście kontrola tamtego rejonu, proszę Państwa. Panie Piotrze, czasem Gruzja nie, na ten czas nie jest w jakiś sposób powiązana z Iranem, a tak raz jest całkiem możliwe, ponieważ Rosjanie, proszę Państwa, bardzo często wykorzystują kraje trzecie do omijania pewnych sankcji, do ukrywania tego, co chce robić Moskwa, więc zasłaniają się taką Gruzją, zasłaniają się takimi różnymi, taką Koreą Północną i różnymi innymi krajami. To jest oczywiste, to ja jestem pewien. Oni zainstalowali tam władze rosyjskie, społeczeństwo się wściekło wczoraj. Dzisiaj czytałem, że przewodniczący parlamentu podał się. To także był test ze strony Rosji, po pierwsze pokazanie z jednej strony siły swojej, test na reakcję społeczeństwa, ale także to był pewien test, jak głęboko mogą być inni szatani tam, czynni szatani w cudzysłowie, bo te służby nie są, o których myślę, szatanem. I tak to wygląda, proszę Państwa. I tak to wygląda. No. Tajny przyjaciel. Ja się z Panem zgadzam. Ja się z Panem zgadzam, ja to powiedziałem od początku, oczywiście, że ten układ będzie, tylko że proszę odrzucić, nie myśleć tylko, bo ci, że tak kółko myślą o geopolityce, nawet jeśli będzie ta Jałta 2, to my jesteśmy po tej właściwej stronie muru i jesteśmy podmiotem tego również, możemy być, jeśli nie zgłupiejemy zupełnie, to wymaga od nas,
A druga sprawa, proszę Państwa, to to, że tak naprawdę to Toyota 2, dwa państwa będą cholernie z niej niezadowolone. Pierwsze to Niemcy, ponieważ zarówno Rosjanie, Niemcy będą musieli dzięki temu układowi osłabić trochę swoją politykę i swoje wspólne dążenia, ukryć je bardziej, co się wiąże również z nakładami operacyjnymi, finansowymi itd., itd. To nie czas na to, na dyskusję na ten temat. Rządy Merkel się kończą, więc tam też pewnie będzie zmiana. A Violetta Owczarzak, tak, Rosja okupuje ich ziemię, Osetię i Abchazję. O tego, jak rozmawiałem z Gruzinami, to porównywałem to z wolnym miastem Gdańsk przed wojną. To tak jest, niestety. Właśnie. Potem, proszę Państwa, jest i następny kraj, czyli ta trzecia supermocarstwo, czyli Chiny. Ponieważ zawsze układy między Ameryką i Rosjanami będą wstrzymywać Chiny. Oczywiście, proszę Państwa. Huzar Pilecki, to jest koniec Polski. Jakim podmiotem? Tak pan uważa. Czyli co? Chce pan... ja nie uważam, że to jest koniec Polski. To jest po prostu logiczne wykorzystanie naszego potencjału, naszego terenu. I o tym panu każdy powie, wojskowy i nie tylko. I tak trzeba myśleć. Bo jeśli będzie pan myślał tylko i wyłącznie o suwerenności, nie mając nawet wojska i rakiet, to pan przegra. A tutaj jest zasada bardzo prosta. Jest to zasada judo. Jedna zasada dynamiki Newtona, termodynamiki chyba Newtona, polityki, pracy operacyjnej i niektórych jeszcze innych rzeczy. Po prostu. Aha, i romansów. To jest jak cię ciągną, to pchaj. Jak cię pchają, to ciągnij. Czyli wykorzystaj siłę ataku, inercję przeciwnika, ataku przeciwnika we własnej obronie, proszę Państwa. To jest tak. Po prostu. Wydaje mi się również, że Dili, jeżeli istnieje, to już wiadomo, na pewno zostanie wchłonięta Białoruś, zostanie podzielona, już de facto jest Ukraina, więc w związku z czym naprawdę potrzebujemy silnego sojusznika, który by w tym momencie wstrzymał tą 8-milionową kadłubową Ukrainę nastawioną totalnie antypolską, ponieważ tam Rosjanie wsadzą całą tą nacjonalizm i zauważcie, że nacjonalizm ukraiński jest skierowany przeciwko Polsce, a nie przeciwko Rosji. Tak Rosjanie to ładnie zrobili. To dobry. Trump jest bardzo dobrym prezydentem, bardzo sprawnym prezydentem. Rosyjskie służby i rosyjska polityka zagraniczna jest bardzo sprawna. Oczywiście w tym artykule, o którym mówię, bo ktoś mi go podrzucił tutaj, proszę Państwa, proszę poczekać, no, gdzie go mam. I prosił mnie o komentarz do tego artykułu. To muszę tylko znaleźć, bo nie pamiętam, gdzie on był. Tego artykułu, to powiem wprost, tam niestety nie mówi się właśnie o tym aspekcie chińskim. No. A tak a propos, to właśnie przeczytałem wypowiedź tego pana dziennikarza, że kiedy sąd rozstrzygał tę sprawę, nie ustalił podatkowo, z jaką prędkością ta pani weszła na pasy. No na pewno prędkością większą od samochodu, staruszka, prawda? Właśnie. Zaraz. Jaki to był artykuł? To jest artykuł z jakiegoś portalu na ten temat. No. No nic. Potem się znajdzie. Tam niestety nie ma sytuacji, nie ma powiedziane na ten temat, który ja mówię o Chinach i o różnego rodzaju pacie, który będzie. Tak to jest, proszę Państwa. Jest niezgodny z polską racją stanu. Henry Dex, z polską racją stanu jest przede wszystkim dobro Polski. Toyota 2 jest z nami. My w tym uczestniczymy przy stole również. Oczywiście. Aha, w tym artykule było to, że to jest fiasko polskiej, tak, bo to jest fiasko polskiej polityki zagranicznej, ponieważ polska polityka zagraniczna, szczególnie polityka wschodnia, nie może opierać się na jednej. Zadzwonimy do Amerykanów. To raz. O wszystko zresztą. Zadzwonimy do Amerykanów. Po drugie, nie może zakładać wiecznych rozgrywek pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, czy Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, tylko powinna to wykorzystać trochę, jak Turcja. Powinna być bardziej sprawcza, no ale nieważne po prostu. Nieważne po prostu. No. No to nacjonalizm, strategia Dugina, no nie tylko w tym, to się sprawdza po prostu i już, i wiadomo.
Poniżej babcia 7? Nie, według tego pana ona musiała mieć co najmniej 130 na godzinę, jak wpadła na te pasy dla pieszych. Przecież wiadomo, że babcie tyle chodzą, tak szybko chodzą po prostu. Shadow SF. Zgadzam się, a co jeśli Rosjanie próbowali u Amerykanów w Iranie pod osłoną tego wejść do Gruzji, a służby USA połapały się odwołany atak? Jest to całkiem możliwe. Możliwe jest właśnie, że wydarzenia w Gruzji spowodowały, iż Trump wycofał się z ataku na Iran. Amerykanów cały czas, wiecie państwo, zaangażowanie Amerykanów w Iran militarne, i to bardziej chodzi mi o inwazję lądową, bo może nawet nie ataki na cele rakietowe w tą wojnę, ale wydaje mi się, że w wypadku Iranu to nie jest Libia, ataki na cele, ataki rakietowe bez wejścia wojska i akcji lądowej nic nie dadzą, bo w Iranie nie ma opozycji, którą można by zainstalować. To jest pełne i dobrze wiem, że Rosjanie mają. Janusz Święk, zawsze mi się Małgorzata jest przy mnie. To jest moja ulubiona książka. No. Więc uważam, proszę Państwa, że to ta próba, że Rosjanie wszystko dążą do tego rzeczywiście, żeby uwikłać i oderwać ich od Europy, ponieważ Trump to jest tylko symbol, to jest tylko nazwisko, czyli pewne siły, które przejęły władzę w Stanach Zjednoczonych, chcą wstawić klina w tej chwili pomiędzy Niemcy i Rosję, i tym klinem będzie Polska. Jeżeli Polska umie to wykorzystać, to jak cię pchają, to ciągnij. Po prostu. No właśnie. A jak cię ciągną, to pchaj. No ale to, proszę państwa, no cóż, proszę państwa. Ja mogę mówić, co sobie mogę mówić, bo ja jestem gdzie indziej po prostu i mówię sobie już. Dziś w mediach narodowych reklamowali pana księdza Czastielka, pana Wojtę. W mediach narodowych mnie, tego starego SB-ka, mordercę, bandytę w ogóle, którego przecież jak określił mnie ten pan od mediów narodowych? No. Nie chcę reklamować, to nie wiem. Właśnie. Media narodowe to bardzo znane medium od Uralu. Nie szukałem zadania się przez Igorowski. Pewnie tak, no zgadzam się. Ja nigdy w życiu nie narzekam, czy nie lubię pewnych rzeczy, ale to mówię od razu. Tak samo powiedziałem, wybiórczo traktuję, bo nie wszyscy są równi, bo jeżeli RPO ma rację w jednej sprawie, to a w 20 nie, to dlaczego mam mu nie przyznać racji akurat? Tak samo należy ucieszyć się i podziękować dziennikarzowi TVN24, to był panu Wojtkowicz, jak on nam się nazywa, który ujawnił sprawę pana Igora Stachowiaka. To jest piękna dziennikarska robota i będę zawsze za tym, będę na to, gdzie pracuję. Huzar Pilecki, jakim klinem zgniotą nas dzięki naszej głupocie? No właśnie, to co ja mówię, w polityce zagranicznej należy być klinem, a nie czymś do sprasowania, my się robimy do sprasowania, po prostu. No. Właśnie. Jak pan sądzi, kiedy kolejna inwazja na Gruzję? Opostrzeza się, nie będzie inwazji na Gruzję, dlatego że w tej chwili w Gruzję rządzą ludzie, rządzi stanowisko promoskiewskie. Ja opowiedziałem państwu. To jest bardzo ciekawe. Notabene w czasie tego drugiego kontaktu z gruzińskimi, z ludźmi z Gruzji, z tymi starszymi władzami, poznałem pewnego człowieka, który był w randze generała. On wyszedł jako generał z KGB już. On tam wśród nich był. Bardzo fajnie się rozmawiało Gruzin, który pracował w departamencie dosier, jak się okazało. To jest bardzo ciekawy departament KGB, departament dosier, który robił, który zbierał materiały, bo tam jest taki departament właśnie, który zbierał materiały na każdego polityka na świecie, bądź w różnych, we wszystkich krajach, bądź też każdego, przepraszam, ja tutaj do okna troszeczkę, bo dusz to jest, i bądź też na każdego człowieka, który mógł zająć gdzieś jakąś pozycję, pojawiał się na tym, to jest tak zwane, i oni zbierali oficjalne informacje, nieoficjalne, operacyjne, o różnych rzeczach, nawet o tym, co lubi jeść. Różne plotki, różne inne historie. Podobny departament zresztą jest w Stanach Zjednoczonych, był w CIA. I najciekawsze, że ostatni dyrektor departamentu KGB, dosier KGB, miał syna, który organizował departament dosier na początku w nowym, powstałym już po upadku KGB SWR-ze i który potem został ministrem, wiceministrem spraw zagranicznych Rosji. Więc proszę sobie zobaczyć, jak on jedzie na rozmowę z kimkolwiek, dostaje z departamentu dosier kompletną teczkę, łącznie z tym, jakie kawały ten człowiek lubi, jakie lubi, co lubi pić, co lubi jeść i tak dalej. Coś niesamowitego, prawda?
U nas tego nigdy nie ma. No. Ale kto mówi o mojej książce? Bo nie wiem, przepraszam bardzo. Bo nie wiem, czego mam posłuchać i kto mówi. No. Właśnie. No. Tomek, jeśli chodzi o geopolitykę, wszyscy jesteście cienkie, bo rzeczywiście EPP. Pytanie Tomku, bo ja jestem bardzo cienki, bo jak tym bardziej, że ja nie uznaję geopolityki jako jedynej możliwości działania. Po prostu. No. A i proszę zauważyć, że pani przewodniczący Rygolowski, bardzo dobrze, ja się zgadzam, że z obecną władzą, znaczy nie tyle, że z obecną władzą, co z obecnym sposobem prowadzeniem polityki, nie możemy być klinem. Klin to jednak jest coś, co rozpiera. Klin ma siłę sprawczą. On nie jest do zgniecenia. Tego się nauczyłem również na budowie, w swoim krótkim stażu na budowach. No. No. Czy USA pomoże Polsce w reparacji od Niemiec zarówno wojny? Sylwester Pietraszek, czy pomoże? Nie wiem po prostu. Nie potrafię państwu powiedzieć, czy wam potrzeba pomocy w tym wszystkim. Możemy się starać. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób się ustawi Amerykanie. Ja cały czas przypominam, że ze spotkania pana prezydenta Dudy z panem prezydentem Trumpem odebraliśmy tylko F-35, nie rozumiejąc tego, co powiedzieli Amerykanie. A ja potem poczytałem sobie niektóre oceny na Żada Stratfordzie, czy na różnych, do których mam dostęp do różnych forach, w tym forach wywiadowczych brytyjskich, angielskojęzycznych, gdzie ewidentnie mówią o wydaniu pieniędzy na infrastrukturę. Mówiąc o kosztach tego wszystkiego, chodzi o infrastrukturę i dopasowanie tego wszystkiego. No. Jak pan skomentuje odwołanie ataku na Iran przez Trumpa? Oczywiście być może to są wydarzenia w Gruzji, być może to po prostu Trump odwołał atak, ponieważ coś się zdarzyło po drodze, coś dla niego bardziej korzystnego. Być może ktoś, równie wszystkie są trzy możliwości, ktoś mu wytłumaczył, że atak rakietowy nic nie pomoże, a konieczny będzie lądowy, a nie mamy za to siły i tak dalej, i tak dalej. Ktoś zaproponował, że może jest inne rozwiązanie, równie korzystne albo korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych. A po trzecie, może to jest tylko gra polityczna, tak jak i Reagana w 80-tych latach. To też była podobna, tam z Libią chyba chodziło, z Reaganem, prawda? Też była dość podobna. To wszystko może być w kwestii propagandowej i tak dalej, a nikt nie myślał naprawdę o ataku. Tego nie wiemy i nie dowiemy się, jest nieważne. Ważne jest to, że jeśli jest prawdą, to wszystko, co było w tym artykule, o którym mówiłem na temat dogadania się i tego, co się umownie nazywa Jałtą 2, chociaż Jałtą 2 nazywał braci Okrągły Stół, a nie to. To właśnie. A kto to jest Ewa Żewuska? Nie wiem. Przepraszam, nie wiem. No bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. No więc proszę państwa, no to tak to wygląda. Nie wiem, sytuacja jest bardzo ciekawa. Powiedziałem, Rosji bardzo zależy na Gruzji, na panowaniu nad Kaukazem. To jest jednak wyjście. Proszę również zauważyć jedną rzecz, o której mało kto rozumie. I Amerykanie się z tym zetknęli, a my chyba wywiadowczo też, proszę państwa, bo proszę zrozumieć jedną rzecz. Sprawa Afganistanu. Tak się dziwnie składa, że te Stany i te wszystkie Kaukazy i tak dalej, to było tak, że oni się tam pobili w tym Afganistanie, potłukli to całe talibów i tak dalej, oni przechodzili do tego jakiegoś Uzbekistanu, tych wszystkich Stanów, tam się podleczyli, zaopatrywali broń i wracali. To jest jednak brama na Iran, wbrew do ataku czy kontrataku i Afganistan i również na pewne instalacje amerykańskie, takie jak Pakistan i tak dalej, proszę państwa. To jest bardzo ważny region stamtąd. Również w zaopatrywaniu tego typu sił jak ISIS, czy zarówno tak samo w ludzi, szkolenia, broń i tak dalej, cała infrastruktura, to jest też bardzo ważne. Nie patrzmy na wszystko ideologicznie, spójrzmy jeszcze normalnie i konkretnie z tego terenu. I dogadanie się z Rosjanami, którzy będą pilnować tam to, żeby nie zaopatrywać dalej tych bandytów, tych terrorystów, może być dla Amerykanów równie korzystne. Ale oni rzeczywiście, Rosjanie, to też może stać historycznie, bo Gruzja była chyba wtedy bardziej zorganizowanym państwem, na dobrą sprawę, to Rosjanie nie tak łatwo odpuszczą Gruzji, stąd były te na Saakaszwilego. Ja zresztą zawsze byłem zwolennikiem takiej teorii, to mówiłem wielokrotnie, nawet jeszcze pracując w kontrwywiadzie, że bardzo ważne są państwa naokoło. Te wszystkie Stany tak zwane, oczywiście Stany w cudzysłowie, Uzbekistan, Afganistan, te wszystkie i tak naokoło, Litwa, Łotwa, państwa bałtyckie, oczywiście inne, ponieważ niedźwiedzia nie warto iść, tylko kretyn pójdzie na niedźwiedzia wprost. To w bajkach się zdarza, albo w krzyżakach, wprost na niedźwiedzia, żeby się z nim tłuc. Niedźwiedzia trzeba osaczyć. I dlatego
popierałem również politykę pana prezydenta Kaczyńskiego, który również ten myślał chyba jednak w ten sposób, że trzeba to osaczać po prostu, wybijać Rosjan z rytmu, nie pozwolić im wrócić do Związku Radzieckiego, ponieważ strategicznie wtedy Rosja będzie naprawdę dyktować niesamowite we wszystkim warunki. I to jest prawda. I to dotyczy również Gruzji w tym momencie. No niestety, stało się jak się stało. Moim zdaniem Gruzja wróci w orbitę. Oczywiście to nie będzie Związek Radziecki taki, jaki był. To nie będzie republika, ale to będzie kraj satelicki. To będzie bardziej przypominać raczej RWPG i Układ Warszawski, czyli teoretycznie kraje niepodległe, takie jak Czechosłowacja, PRL, Węgry, Rumunia, Bułgaria, ale kraje jednak satelickie. I tak to będzie wyglądać. Oczywiście z Białorusią może być zupełnie inaczej, bo jak wiadomo, Putin może być kolejny 4 lata, 5 lat prezydentem zupełnie innego kraju. Właśnie. Kornelia 1122 cały czas to mówi od początku i od dawna. Tak, tak jest. To musi być. Mówili w TVP, że Trump spytał generała amerykańskiego, ile ofiar będzie po takim ataku. Dodał, że około sobie po tej infiltracji, że sobie ciągle to nieadekwatna odpowiedź za jednego drona. Damian Kwieciński, być może tak jest. To bardzo piękna propagandowa zagrywka świadcząca o propagandzie, bo oczywiście, że będą ofiary. Oczywiście, no ale wie pan, w odróżnieniu od Polaków, tamci politycy, nawet jeśli to są politycy tego kalibru jak Donald Trump, słuchają się wojskowych, którzy się na tym znają. U nas się niestety wojskowych nie słucha, u nas się słucha panów ministrów. No. Pani ta w MM mówiła, że pana książka jest lekturą obowiązkową i każdy ją musi przeczytać to 3 razy. Adam Wojta, bardzo dobrze, ale co to za pani, bo nawet nie wiem, kto to jest i o czym była rozmowa. No. I nikt jej stamtąd nie wyrzucił? No, właśnie. Dobrze, odpowiem na parę pytań, proszę państwa. Proszę mi wybaczyć, ja też mimo wszystko pracuję uczciwie, a nie tylko gadam. Damian Żurawski, zgadza się, to jest stworzenie geostrategiczne. Pan ma rację, absolutnie. I tam i Gruzja właśnie w ten sposób. Dlatego ja tu powiedziałem, że tutaj, proszę zobaczyć ten tytuł, Herbaciane pola Batumi. Zresztą posłuchajcie sobie tych Filipinek. Bardzo ładna piosenka zresztą. To Filipinki śpiewał. Bardzo fajna piosenka. One śpiewały jeszcze Vala Twista, ile pamiętam. Lata 60. Georgia on my mind. To jest piosenka, z którego roku była Roya Charlesa. Ta piosenka, o kurczę, żebym ja pamiętał. Z jakiego to było roku. Napisana w roku 1930 przez Stuarta Gorela, ale Roy Charles najlepiej ją wykonał Roy Charles. Właśnie. Więc to jest po prostu pewien symbol pomiędzy właśnie w sumie Rosjanami, a pomiędzy jednym a drugim. No. Właśnie. Dobrze. Dobrze, tutaj nie będziemy się tu niestety zajmować. Jak państwo widzicie, ostatnio się nie zajmuję heterami. Janusz Święk, nie zajmujcie się, to są naprawdę nasłani i hejtery właśnie. Kosiadem, no dobrze, no nie tylko zobaczę. No. No Batumi Gori było, no tam wiadomo, że tak było. Nawet miałem jednego z tych moich tych Gruzinów, których w 2000 przyjechali, był pochodził z Gori. Bardzo fajny chłopak. No. Dobrze. Macie jakieś pytania państwo? Jeszcze? Bo zaraz teraz przejrzę jeszcze coś, bo ktoś mnie jeszcze prosił o skomentowanie czegoś, tylko nie pamiętam czego. A, to jest też ciekawe. Pani Monika mi to napisała, że wiadomość nawet Onet podał, że amerykańscy zatroje dostają tajny raport na temat UFO, co zobaczyli żołnierze. Tak, to prawda. Ja i państwo wiecie, jestem bardzo sceptyczny do wszystkiego, ale z tym UFO to coś zaczyna się dziać. Nie wiem, być może w wielu wypadkach to jest, wychodzi z tego, nam jest taka procedura, że może to być broń, której się jeszcze nie zda. Putin straszy, mówi co prawda 2 generacje dalej, ale kto wie, może rzeczywiście mają coś, o czym Amerykanie nie wiedzą. Natomiast bardzo ciekawe, może rzeczywiście jakieś UFO istnieje, to jest też ciekawa ciekawostka. No. Ponawiam pytanie o operację Gladio w związku lokowania w Polsce jakich zielonych beretów. Nie wiem, o czym pan mówi, no ale to proszę jakieś informacje na ten temat. Operacja Gladio nie dotyczyła Polski.
Formalnie nie przyłączył zajętych terenów Gruzji do FR. Korwin uważa, że oddanie ich będzie zasadne wciągnięcie całej Gruzji z powrotem w orbitę. Co pan tym myśli? Ja, to jest prawda, to tak jest. Ale to tak jest. O nich po prostu nie włączy, nie przyłączy. Putin, proszę Państwa, proszę zrozumieć, restaurując teraz Związek Radziecki, Putin nie chce. To jest może błąd, bo Putin nie chce restaurować Związku Radzieckiego. Jemu wystarczy ten pas, który ma Kaliningrad, Ukraina, Białoruś i Ukraina. Może się zjednoczyć z Białorusią i częścią Ukrainy, to tak, Krym. On chce odrestaurować RWPG czy Układ Warszawski, czyli państwami satelickimi. To jest także proteza demokracji. Proszę Państwa, Putin także myśli, tak samo Rosjanie, jak i Amerykanie, myślą również o Chińczykach. Oni, Rosjanie, również sobie zdają sprawę, że nie mogą dopuścić do sytuacji, w której Chińczycy mogą im w jakiś sposób zagrozić. Nie tylko Amerykanie, jest ta trzecia siła. I tutaj oba państwa, oba mocarstwa są w sumie zgodne na temat powstrzymania Chińczyków. Putin to robi inaczej. Putin jest jeszcze Korea Północna, którą pewnie też Putin gra tym. Tam nie może wpuścić Amerykanów, wiadomo, ani również nie może Chińczyków, więc to są takie rzeczy. A tu Adlu, jeśli pan Korwin tak uważa, i ma rację, bo to w tym momencie oczywiście będzie scalone. Więc jeśli usłyszycie, że te dwa sporne regiony zostały wcielone do Gruzji, to oznacza, że w Gruzji rządzą Rosjanie. Po prostu. No. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, panie Jurku. Tajny przyjaciel. Tak, ja znam to. A to nie tylko w Armii Czerwonej, na tym działa również Rote Kapelle, czyli Czerwona Orkiestra też była wcześniej podobna. Ja wiem, o co chodzi, tajny przyjaciel. Gdyby zatykały, czy u nas coś takiego jest? Nie wiem. Być może, proszę Państwa, jest sytuacja... Ale ja od początku, Pani Aniu, mówię o Gruzji w tej chwili. Być może jest również taka sytuacja, że istnieją w Polsce pewne punkty, składy, punkty, które w razie czego uruchomią, tak jak to pisał Sudopłatow, dywersantów, używając głupiego języka, bo nie lubię tego, uruchomią odpowiednich ludzi, odpowiednich, przygotowanych, wyszkolonych ludzi na tyłach, które będą paraliżować polskie instytucje bądź wykonywać zadania. Ja przypomnę, że Sudopłatow w swojej książce pisze, że Rosjanie mniej więcej od 1938 roku przygotowywali, a Sudopłatow dostał, przygotowywali się do różnego rodzaju wojny, a Sudopłatow dostał polecenie jeszcze przed wojną z Niemcami. Organizowania zaplecza partyzanckiego, to znaczy w razie czego, żeby powstała nagle, bo nikt się nigdy za PRL-u i żaden historyk nie zdziwił, jak szybko powstała partyzantka rosyjska, prawda? Z gotowymi magazynami broni, gotowymi strukturami, bardzo mocno po wojskowemu. Więc kto wie, czy Rosjanie tego nie stosują. Polska nie ma ochrony kontrwywiadowczej, o tym ewidentnie. To jeśli, proszę Państwa, naprawdę umiecie się wsłuchać i wsłuchacie się w niektóre komentarze, zarówno w tej chwili Białego Domu, czy ludzi związanych z wojskiem i służbami amerykańskimi, to ewidentnie to słychać. Polska nie ma zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Proszę mi wierzyć, za pomocą infrastruktury, ja w latach 90. jeszcze przecież to w czasie nielegałów nawet o tym piszę i ja dlatego mówię, że ja w sumie przegrałem, no zostałem zdezubekizowany, to też wiadomo, że za to, ale ja cały czas mówiłem i traktowano mnie trochę jak paranoika, że Rosjanie budują, że Rosjanom nie zależy na szpiegowaniu i na informacjach, ale na budowaniu tutaj bardzo dobrej infrastruktury wywiadowczej, która będzie po pierwsze w razie, że mogła być w czasie jakiejś wojny czy zamieszek wykorzystana dla osiągnięcia ich celów, wyjście na zachód, ale także umożliwi połączenie się na przykład wspólną operację z Niemcami. Ta infrastruktura jest. Poprzez na przykład, bo to te infrastruktury wywiadowcze, zresztą może ja o tym powiem, zrobię KHT na temat właśnie takiej czegoś, to jest infrastruktura cała, do czego dotyczy, bo wszyscy myślą o szpiegostwie, agentach wpływu, naczytali się filmów, różnych rzeczy. No. I może zrobię o tym, jeśli oczywiście chcecie, to zrobię. Przy tej okazji, bo to jest kwestia również mieszkań, kwestia safe house'ów, różnych rzeczy i zobaczycie Państwo. No. Tajny przyjaciel? Tak, ale to jest robione, bo to się zaczęło, proszę Państwa. O. Teresa LL. Dobra, zobaczę Pani Tereso przy okazji. Ja już o niej nie słucham sobie. Także
trzeba było iść. Ja miałem iść w politykę. Proszę pana, xxlegion.pl.xl. Proszę pana, po pierwsze, jestem na to za uczciwy, ale to jest najważniejsze, że za uczciwy. Może nie jestem nawet aż taki uczciwy. Jestem na to za inteligentny. Wie pan? Z kim ja bym tam rozmawiał? Proszę mi wierzyć, ja z kolegą nawet po jednym po angielsku, oczywiście, bo nie znam języka kraju, w którym jestem, z drugim tam Polakiem, rozmawiam o naprawdę bardzo ważnych sprawach, o filozofii, o polityce, o różnych innych historiach, o wiele lepszym językiem niż nasi politycy. Proszę mi wierzyć. A jeżeli chcecie, to powiem wam, jeżeli chcecie, proszę państwa, to przeczytajcie sobie taki mój żart, który się nazywa Kolacja Meneli, czyli monolog czteroosobowy, i tam to widać wyraźnie, co ja myślę. Może kiedyś to państwo odczytam w formie audiobooka na wizji. Pan Paweł mi tutaj podrzucił, Paweł, nie będę wymieniał twojego nazwiska, Paweł, nie wiem, czy sobie życzysz, ale na temat tutaj pytał mnie, czy w książce są, czy w takich książkach tam wymieniał lekarze, tam różne rzeczy, bo tutaj z takiego portalu, którego dość będę wymieniał, Włodka Sewerskiego, mnie oczywiście nie, bo tam mnie ten portal nie wymienia i nie zauważa, czy tam jest prawda, czy w tym nieprawda, jeśli chodzi o dezinformację. Tak, proszę państwa. Jest dużo prawdy w niektórych książkach. Jak powiedziałem, w Polsce o służbach specjalnych, to nie mówię o Makowskim, o innym, bo to były elementy. Tak naprawdę to pisać ma prawo tylko i to, co pisze, może tylko człowiek, który jest absolutnie, on mnie nienawidzi nawet, wręcz odwrotnie, uważa mnie za zdrajcę, renegata, ale Wincent von Sewerski i ja, bo myśmy od początku szli od 15 i robili to wszystko, a nie słuchali tylko innych rzeczy po prostu. A nie słuchali od innych i nie dali się ładować, po prostu ładować przez, jak to dziennikarze, więc znamy to z autopsji, byśmy to wszystko robili po prostu. To jest tak i w tych książkach jest dużo prawdy, ja w swoich książkach też piszę, tylko ja jeden wiem, co jest prawda, co nie, a w Cholubie mogę powiedzieć, no nieważne, nie będę na ten temat mówił, nie będę mówił, ale książki to książki, proszę państwa. Książki to zawsze jest trochę fabuły, trochę się naciąga, trochę skraca, chociaż ja staram się pokazać również państwu zasady pracy operacyjnej. Stąd się wzięło w Cholubie 2 o BPM-ie. Teraz jak będę pisał, jak znowu zacznę pisać Choluba 2, to zrobimy szkolenie na temat schowków w powierzchni, w przestrzeni otwartej, schowków w przestrzeni zamkniętej, także co to jest schowek, kontener, zobaczycie. Hagemek też, ale on nie napisał powieści. No właśnie. Nikt nikogo nie torturuje, MX9X007. Nikt nikogo nie kontroluje. Odezwał się, Krzysio będzie pisał. No, proszę państwa. Także jeżeli chodzi o Filipa Hambeka, to jest człowiek, który jest jednym z najlepszych polskich analityków wywiadowczych, którego niepotrzebnie załatwiono. Ja się sam od niego uczyłem tych analiz, myśmy razem prowadzili szkolenia. No niestety jesteśmy po drugiej stronie, on też mnie nie lubi, ale jako fachowiec jest świetny. Zresztą wiecie państwo, ja wyznaję taką zasadę, że lubię, nie lubię. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem, ja przyznam, że jest dobrym fachowcem, to tylko o mnie się mówi złe rzeczy, bo się mnie nie lubi albo się jest ideologicznie inaczej. Na to nie patrzę. Adam Wojtała, w dialogi pełne humoru, to jest humor wisielczy, wiecie państwa. Czy książki pana Henryka, one były pisane przez człowieka z innego rzeczy, ale też są warte czytania. To też jest człowiek, który zresztą był moim pierwszym szefem, był dobrym naczelnikiem, dlaczego nie jako naczelnik właśnie. Takich schowków jak Cholubie, ten Gdańską Budławką, Krzysztofka, no takich między innymi jest schowek przestrzeni otwartej, ale o tym napiszę po prostu w rozdziale, bo taką musimy jednak tego młodego Iżego poszkolić tam jeszcze, bo Cholub się rozwiązuje. Jak już państwu powiedziałem, stojąc i klepiąc blachy na dachu, wymyśliłem zakończenie Choluba 2. I to zakończenie mam w mózgopisie całej, napiszę. Także zobaczcie państwo, jakie będzie. Ale najpierw muszę skończyć książkę, a mam jeszcze parę rozdziałów. No. Nie, on przesadza troszeczkę. 5 najlepszych wywiadów świata. USA, Rosja, Izrael. Bardzo dobry, wbrew pozorom, jest wywiad francuski.
niemiecki. Ale to nie jest taka kwestia, to w naszym pojęciu, bo na przykład nie wymieniłem wywiadu chińskiego. To jest kwestia, na co jest nakierowany, a jest też bardzo dobry. Czy japoński, po prostu. Shadow SF, co to znaczy godny zaufania? Jeżeli pan chce fachowca, no to pan mówi o fachowcach, a nie dyskutuje na temat zaufania w tym momencie, ale pan Hangenbeka, on to robi, więc warto przeczytać tą książkę po prostu. Ją można dostać łatwo, no to nie to co ja, no po prostu. Właśnie. PF77 full. Pytanie, czy schowki, czy założenie jest takie, czy schowek ma przetrzymać telewizję, czy tylko ukryć coś przed rozwiązaniem? Proszę pana, jaki schowek? Zależy, co to jest. Schowek w łączności. Ja to traktuję schowek jako w łączności. Ja nie mówię o skrytce, którą ukrywa się coś. Ma przetrzymać telewizję. To ma być schowek. W schowku jest zawsze kontener. Kontener ma być taki, jaki ma być. Ja o tym wszystkim wytłumaczę. To jest trochę jak przy BPM-ie w tym momencie ten kontener. Schowek jest elementem łączności. Do schowka trzeba coś włożyć i coś wyjąć. Po prostu. Czyli to też jest element spotkania i ktoś kładzie do schowka czy pieniądze, czy różne rzeczy, czy różne informacje, a druga osoba to wyjmuje i też umieszcza w schowku różne informacje. I taki przypadek były słynny kamień, który jest właściwie kontenerem podrzuconym, taki jest schowek ad hoc jakby, wzięty z, jak złapano Celegrata. Przejęcie środków łączności jest bardzo ciekawe. Ja na przykład w tej sprawie... Generała, no, nieważne, to niech to nie będzie, że to nie była moja, w tym nie uczestniczyłem. Jako schowek wyznaczyli taki kontener ad hoc pod ławką w Parku Warszawskim, bo czytło po prostu Rosjanie. Przykładowo, obstawili wszystko i prowadzili mnie na tej zasadzie, to wygląda. Raz obsługiwałem schowek, pamiętam, w Niemczech, a to w latach 80. No. Henry Dex, no nie, to tego nie jestem przygotowany, nie chcę mówić. Panie Wroński, kiedy wreszcie zapłaci pan za alimenty swojemu znowu? Tak, ma pan rację. Ukarał mnie ograniczeniem pracami społecznymi. Nie zamierzam wykonać. Tak, ukarał mnie. Oczywiście, ma pani rację. Mając 700 zł emerytury, jestem w stanie to zapłacić. Trudno. Więc niech mnie ukarze. Zabiera mi wszystko i już. Niech mnie wsadzą do więzienia. Zabiją mnie po prostu. A ja teraz proszę panią, bo to pani się nazywa inaczej, schowam tu panią i nie używamy naszych prywatnych spraw. No. Ja nawet nie wiem, jaki sąd, bo nawet nie wiedziałem, że była jakaś rozprawa, ale widzicie, już jestem skazany. No. O, już jestem skazany, ograniczenie wolności. Nie zamierzam zapłacić, bo nie mam z czego. No. Także wybaczę państwo tą sprawę, ale nie lubię takich rzeczy tutaj. Kociewiak, zdarzyło się, ale nie dzieci. Zdarzało się raz, że wpadli jacyś harcerze na schowek, ale to przypadkiem. No właśnie. No i widzicie państwo, jak to ze mną jest. Już jestem skazany w Polsce nawet. No. Dobrze. Damian Kwieciński, ja nie robię gradacji tragedii, to jest co innego. No. Nie robię gradacji, ja po prostu w innym kontekście to powiedziałem. Dobrze, proszę państwa. To w takim razie dziękuję państwu, dobranoc. Pamiętajcie, rozmawiacie ze skazańcem, alimenciarzem, który... mają zasądzone 3,5 tysiąca, nie jest w stanie z 790 zł zapłacić 3,5 tysiąca, który jest, pamiętajcie, i sąd mnie skazał już nawet zaocznie, więc trudno, prawdopodobnie wystawi ENA i zostanę w kajdankach przywieziony, skuty i tak jak ten wielki, ten bandyta pokazany wszystkim i już. A sprawa jest zupełnie inna po prostu. A nie chcę o tym mówić, to sprawy prywatne i to przeciwko mnie wykorzystane po prostu. Tym bardziej, że ta druga osoba zarabia około 6 tysięcy miesięcznie. No. A chcecie tango? Dobra, panie Krzysztofie, dobra, to puszczę dzisiaj tango, chociaż jestem, powiem szczerze, zmęczony. Puszczam tango. Thank you.
Jam jest tej siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości haustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wyprany mózg, sam siebie już odnaleźć nie chcę. Poślizgu życia bokiem sunę cóż, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego co najlepsze, zostało z tego co najlepsze. Cicelot, jestem po prostu, to jest wszystko tak się dzieje i to będzie wykorzystane właśnie w sprawiedliwość społeczna, a ja powiedziałem, więc dla mnie wypij wódki, wszystko jest kolejny śmierci, łyk ja... i załóż tłumik na pistolet, tak będzie, jak myślę, to gdy mrok rozjaśni, ja to mówię wprost, światła błysk zapomnij, ale przedtem jeszcze o tym, powiem komu co na dole, również tej pani, bo jakaś ona kocha cię i musisz, nie mogę pozwolić na dokładną o nią deprecjację i dokładne piekło zniszczenie czy niebo, mnie, palto sześć, ona jest twoją bronią. Ktoś chce po prostu zatrzymać również i choluba dwa. I to wszystko. I zniszczyć mnie i moją rodzinę. I zniszczył. I tu wygrała. Mówią, zniszczył. Przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy cię Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się. Nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się. Tylko Zipron, mam panu pokazać pasek. 790 zł. Pół w piachu, pół u pana Boga. Pokazywałem. Pół w piachu, pół u pana Boga. Pół w piachu. Więc wypij wódki. Zaskarżyć wyroki na pieniądze na adwokata. I załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Słowa za Kingo Manowska, ja wykazuję dobrą wolę. Potrącają mi, zabierają rondy, potrącają mi za ona emerytury, jest twoją więcej nie mogę. Bronią. Miałbym 1100 zł emerytury, a tak mam 790. Ale nie mówmy już na ten temat, to są moje prywatne sprawy. Pamiętajcie, rozmawiacie tutaj. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi. Highlander, to jest tango holub się nazywa. Krew nie krzepnie. Orszak aniołów złotą a adwokata muską nie lśni. Gdy śmierć ołowiem serca zepnie. O, skończyło się. Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć to czy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić nie mów już na temat do swojej sprawy prywatnej. Nie chcę. Mój niepełnosprawny syn został wykorzystany przeciwko mnie. Utrwalić ja nie będę na ten temat rozmawiał. Więc wypij wódki, kolejny łyk. To nie jest właśnie. Załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk. Nie mam na adwokata. Zapomnij o tym, co na dole. Ale bo dobra, jakaś nie ma sensu mówić. Ona koniec, proszę Państwa, na razie jestem tutaj, pracuję na tym. I cieszę, że robię coś innego i mam teraz o nią. Dalej. Piekło czy także, niebo, palto sześć. Państwu się podoba tango, ono się ona jest twoją bronią. Roman Poremski wczoraj był. Nie, następnym razem. Może jutro coś da. Dobra? O, może jutro nadamy o tych infrastrukturze wywiadowczej. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir, prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawię krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Warto! Ja
ja potrzebuję 3000. Niestety. Libertam, ale dajcie spokój. Nie, nie, nie mów po tym. Koniec. To są moje prywatne sprawy. Już. Sądu nie obchodzi, że niszczy zupełnie niewinnego 14-letniego człowieka przy okazji, ale to jego sprawa. Nie obchodzi różne rzeczy. To jest tak, jak się wchodzi w politykę. Najlepszy numer, gdybym nie zaczynał pisać i nie nadawał, prawdopodobnie nic by nie było. Może gdybym był po innej stronie, też by nic nie było. Jestem tego pewien. To jest też byli funkcjonariusze i tak dalej. No nieważne. Dobra, dziękuję Państwu. Po raz ostatni na ten temat mówiłem. Przepraszam bardzo, jestem sprowokowany tą sobą, bo nie mi zbyt miło usłyszeć, że się jest skazanym na coś tam. I robi się ze mnie kogoś, a wiadomo. Także proszę. Proszę Państwa, kontakt ze mną przez, ponieważ tylko ten mail jeszcze działa, przez Piotrek, małpa. Gdzie jest małpa? Kurde, gdzie ja tu jestem? Proszę poczekać. Napiszę. Ach, kurczę, by się położyło coś tutaj. Przepraszam, proszę Państwa, bo muszę napisać. Piotrek, małpa. gmail.com. O! Kontakt ze mną w ten sposób. Jeżeli macie jakieś sprawy, proszę mówić. Ja wracam. Rzeczywiście będę chciał częściej nadawać, o ile to się da. Czasami o 10 wieczorem i tak dalej, bo o różnych godzinach wracam z pracy. Muszę się przygotować, trochę obmyć i tak dalej, więc proszę bardzo. I dopóki będę mógł, będę nadawał. Będę nadawał, proszę Państwa. No. A ja nie mam zamiaru być cicho, nigdy byłem tchórze. Dobrze. Także dziękuję Państwu raz jeszcze i Damian Żelazki, co napisałem, nie wiem. I dobranoc. Być może jutro też coś nadam, a jakie to już w niedzielę na pewno. OK? No, wszyscy musimy odpocząć. Dobranoc. Ach, musimy to wykończyć.